Dobry wieczór Państwu. Żyjemy w zalewie, w szumie informacyjnym. 90% z tego, co do nas dociera, to są po prostu bzdety. Albo zwyczajne kłamstwa, przeinaczenia, sprawy zupełnie bez znaczenia. Dlatego otrzymałem polecenie od pani Doroty Kani, żeby spróbować z tego zalewu informacji raz na tydzień, spotykając się z Państwem w tyglu geopolitycznym, wybrać to, co naprawdę było istotne. Żeby odróżnić grę i prawdziwe, nie tylko wydarzenia, bo wszystkie wydarzenia są prawdziwe, ale żeby wybrać to, co naprawdę jest ważne. Żeby wybrać te wydarzenia, które mają wpływ na rzeczywistość, a nie cały ten cyrk, który się dzieje, ten teatr dla ludu. Dlatego będę starał się zidentyfikować prawdziwych graczy i wydarzenia, decyzje, które mogą zaważyć na sytuacji geopolitycznej Polski. Oczywiście są to moje prywatne opinie. Zapraszam też Państwa do wysyłania pytań. Będę starał się odpowiadać na każde pytanie, a jeżeli nie będę mógł odpowiedzieć od razu, no to będę pytania tematycznie zbierał i w kolejnych spotkaniach przy okazji wydarzeń politycznych na arenie międzynarodowej będę starał się na te pytania odpowiedzieć. W tym tygodniu, w czwartek, rozpoczął się szczyt NATO w Brukseli. Ale zanim dowiemy się, co się naprawdę tam wydarzyło, czy podjęto tam jakieś ważne decyzje polityczne, czy odegrano teatr na potrzeby ludu, no o tym dowiemy się dopiero za kilka dni. A zanim będę ten temat omawiał w przyszłym tygodniu, to chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, co wydarzyło się istotnego w mijającym tygodniu. Otóż moim zdaniem ważna była publikacja we Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat przyszłości Unii Europejskiej. Unia Europejska znajduje się w kryzysie. No i teraz oczywiście można próbować znaleźć dwie drogi wyjścia. Jedna to jest reforma Unii, ale na to trzeba mieć odwagę. Do tego muszą być bodźce z zewnątrz, które by zmusiły eurokratów do działania. Dlatego wybrali oni, jak się wydaje, po spotkaniu, pierwszym spotkaniu Merkel i Macrona, skok do przodu polegający na dalszej centralizacji Unii, na doprowadzeniu nie tylko do zachowania status quo, ale na wzmocnieniu tych wszystkich tendencji, które tak naprawdę rozbijają Unię, a w ich mniemaniu ten status quo mogą uratować. Tak? No więc zanim się podejmie jakieś decyzje istotne, do których trzeba będzie członków Unii zmuszać, kierownictwo Unii postanowiło dokonać takiej operacji, którą możemy nazwać balon próbny. To znaczy opublikowano artykuł w FAC-cie, który przedstawiał na plany unijne, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. Czy będzie sprzeciw, czy wprost przeciwnie, wszyscy udadzą, że nic się nie stało i szybko wszystkim zapomną. I wtedy będzie mogła Unia, a konkretnie Niemcy z pomocą Francji, swoje plany realizować. Co takiego ważnego opublikowano 21 maja? Otóż okazało się, że odbyło się tajne spotkanie wybranych, podkreślam, wybranych posłów do Europarlamentu z dwoma ważnymi komisarzami. To jest Valdisem Dombrovskisem. On sam to jest polityk łotewski, zresztą polskiego pochodzenia, który był ministrem finansów, a następnie premierem Łotwy. I od 2014 roku został eurodeputowanym, a następnie komisarzem do spraw euro. Ale komisarzem, że tak powiem, z czyjego nadania? No Junckera. Junckera, czyli reprezentanta interesów finansowych i no, odpowiedzialnego za ogromną ilość machlojek i przekrętów finansowych w Luksemburgu i w Unii. Drugim komisarzem był Pierre Moscovici, dawny trockista, który gdy się zorientował, że jednak jako członek Ligi Komunistycznej Francji kariery nie zrobi, przyszedł do Partii Socjalistycznej. Już w latach 90., dokładnie 97 do 2002,
był ministrem do spraw kontaktów europejskich w ówczesnym rządzie socjalistycznym Lionela Jospina. Ostatnio też był ministrem do spraw europejskich, a teraz został komisarzem europejskim do spraw gospodarki, finansów i handlu. Moscovici reprezentuje w tej chwili prezydenta Macrona, więc to, co oni mówili, dotyczyło celów, jakie sobie stawiają w Unii Niemcy i Francja. Pierwszym takim ważnym elementem to było ostrzeżenie, że do 2025 roku wszyscy członkowie Unii będą musieli przyjąć euro. Oczywiście potem Waldis Dąbrowski się z tego oficjalnie wycofał, złożył dementi, że nie wszyscy, ale że tylko rozmawiano na tym tajnym spotkaniu o perspektywach, prawda, Unii Walutowej. No ale to oznacza, że centrum unijne, czyli Niemcy, chcą wprowadzić euro. Dlaczego? No bo euro służy do wyssania gospodarek słabszych przez gospodarki silniejsze. Ponieważ ostatnio Francja domaga się, by Unia sfinansowała jej długi, no potrzebne są pieniądze. A najlepiej pieniądze bierze się z cudzej kieszeni. Dlatego wprowadzenie euro spowoduje, że kraje, które dotychczas euro nie mają, a są przecież, mają przecież słabsze gospodarki niż niemiecka, zostaną znów wydrenowane. W wypadku Polski nasz rozwój zostałby zablokowany i to całkowicie. I nie tylko, że nie odzyskalibyśmy suwerenności ekonomicznej, ale już byśmy na trwałe spadli do roli kolonii gospodarczej. Co więcej, tu nie chodzi tylko o wprowadzenie euro, ale wprowadzenie euro również pociąga za sobą, według tego balonu próbnego z FACET, podporządkowanie ministrów finansów krajów unijnych europarlamentowi. No oczywiście wszystko w ramach demokracji, no bo zawsze działamy dla dobra ludu, prawda? Rzecz jasna, że bezpośrednio parlamentowi europejskiemu nie można ministrów finansów krajów członkowskich podporządkować, więc oznaczałoby to, że tak naprawdę zarząd finansami krajów członkowskich zostanie przejęty przez Unię, czyli przez Niemcy, bo bank mieści się centralny w Niemczech. I to by oznaczało całkowite pozbawienie nas już jakichkolwiek możliwości suwerennych decyzji ekonomicznych. Do tego dochodzi sprawa powołania funduszu specjalnego inwestycyjnego, na czym zależy Macronowi i co już Macron omawiał z Angelą Merkel, no bo trzeba spłacać, jak powiedziałem, te zadłużenie francuskie, które dług francuski wynosi 96% francuskiego PKB. Taki fundusz inwestycyjny znów musiałby się na niego złożyć wszystkie gospodarki, więc znów drenowałby przede wszystkim tych słabszych, no bo o tym, gdzie te inwestycje będą dokonywane, kierownictwo Unii by decydowało, czyli Niemcy, z ewentualną pomocą Francji. Także sprawa euro, sprawa pozbawienia suwerenności ekonomicznej członków Unii Europejskiej staje się kwestią kluczową w tej chwili. I proszę zauważyć, że ten balon próbny, to tajne spotkanie, wszystko to eurodeputowanych z komisarzami europejskimi, wybranych eurodeputowanych, odbyło się przed szczytem NATO. Czyli można powiedzieć, że przygotowując się do rozmów, konfrontacji czy negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcy chcą przyspieszonej centralizacji Unii Europejskiej, budowy jednego państwa, no bo jak finanse są wspólne, no to już nic nie może być odrębnego. No a gdyby się ktoś buntował, to zawsze można mu przysłać emigrantów muzułmańskich i wtedy będzie miał inne problemy do rozwiązania, tak? Tutaj oprócz Szwecji i Danii, euro nie mają jeszcze Polska, Czechy, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. Czyli pojawia się nowy wspólny interes na obszarze Międzymorza, czy jak teraz się mówi Trójmorza. Tak? Jest to, ponieważ tak naprawdę w tym regionie,
który chcemy konsolidować, nie ma wspólnych interesów w tej chwili, no oprócz kwestii emigracji, oprócz kwestii muzułmańskiej, no to mamy drugi wspólny interes, czyli euro. I w związku z tym, po pierwsze, należałoby wykorzystać działania Unii, które mają narzucić euro, do konsolidacji tych państw, które wymieniłem. I tutaj Polska mogłaby odegrać pozytywną rolę. Mamy program, tak? A jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, no to uważam, że tak naprawdę to są dwa punkty, czyli zakaz przyjęcia jakichkolwiek emigrantów muzułmańskich i niezgoda na wprowadzanie euro. To są dwa punkty, wokół których można skonsolidować społeczeństwo polskie, bo ogromna większość te punkty będzie popierać. Natomiast ktoś, kto będzie opowiadał się za polityką tak naprawdę antypolską, czyli sprowadzeniem muzułmanów i wprowadzeniem euro, sam postawi się na marginesie życia politycznego. A zatem zamiast podziałów na zwolenników takiej czy innej partii, należy te dwa punkty postawić jako elementy konsolidujące społeczeństwo polskie i o nie rząd powinien walczyć. Można tu jeszcze dołożyć trzeci element, czyli braku zgody na jakikolwiek gender. No ale tu już wkraczamy bardziej w sferę emocji, podczas gdy tak naprawdę decydująca jest sprawa gospodarcza. Ale zatem zobaczymy, jak rząd polski dalej będzie działał, czy wykorzysta tę okazję zarówno do konsolidacji społeczeństwa polskiego w obronie przed atakiem po prostu Unii Europejskiej, jak i też na arenie międzynarodowej. I jak mówię, no, bitwa z Unią Europejską, o jej nowy kształt nas czeka. I nie możemy zwlekać. Musimy sami sformułować warunki naszej przynależności do Unii Europejskiej i podjąć rękawice, dokonać ataku wyprzedzającego. Czy to się uda? Zobaczymy. A za tydzień zobaczymy, jaka gra naprawdę toczyła się w Brukseli na szczycie NATO. I zapraszam Państwa do nadsyłania pytań, na które będę szukał odpowiedzi. Dziękuję Państwu bardzo.